napada do warty, co łącznie daje nam dostęp do dość długiej, jak na standardy wielkopolskiej, linii brzegowej. No i nie będzie też żadnej przesady, jeśli powiem, że to właśnie cały rozwój tego miasta w przeszłości przede wszystkim dynamicznie się rozwijał dzięki tym rzekom, dzięki wodzie. Jak wszyscy doskonale wiemy, wtedy rzeki spełniały zarówno funkcje obronne, handlowe, komunikacyjne i wiele, wiele innych o kardynalnym znaczeniu dla egzystencji człowieka. Także mieszkańcy Pystry z wodą są bardzo silnie związani. No myślę, że takim chyba najlepszym dowodem na to jest funkcjonująca do dziś historyczna nazwa jednej z części miasta, a mianowicie Rybitwy. I no nie tak dawno, bo kilkadziesiąt lat temu postanowiono, żeby zwiększyć jeszcze obecność wody na tym terenie i narodziła się koncepcja budowy zbiorników wodnych, która została zrealizowana tylko w części, a mianowicie na 5 planowanych zbiorników wykonano 3 zbiorniki, jeden powstał w wyniku naturalnego zalania, natomiast właśnie ten pomysł budowy kolejnych 2 zbiorników na długie lata, prawie na 40 lat, trafił do szuflady i cieszę się niezmiernie, że dzisiaj wracamy do tego pomysłu ze wsparciem tak najpoważniejszej instytucji w tym kraju, jaka zajmuje się tematyką wody. To niewątpliwie bardzo dobrze rokuje.